Chwała Bogu. Na początek to chyba bym chciał poprosić o taką wyrozumiałość, bo w zasadzie pierwszy raz przed tym zborem mogę się dzielić słowem, tym co mi Bóg dał do serca. No, miałem jeszcze taki jeden raz, gdzie byłem w Jarosławiu, też dzieliłem się tym słowem, dokładnie tym. I może zacznę od tego, że to, co chcę dzisiaj przekazać, to tak naprawdę jest połączenie wszystkiego, co przeżywałem z zeszłego roku, a głównie przez jesień. I najbardziej w tym wszystkim niesamowite było to, że kiedy Damian Zając poprosił mnie, abym usłużył w Jarosławiu, abym się też w jakiś sposób do tego przygotował, to pierwsze co, to dostałem kilka myśli, zebrałem wszystkie swoje notatki i miałem już taki temat, którym się chcę podzielić, ale mówię, Boże, chciałbym, żebyś to jakoś potwierdził, bo ja nie jestem pewien tego, czy to jest to, co mam się dzielić i w Jarosławiu, i jak się później okazało tutaj, dzisiaj. I to był Sylwester i przyszedłem tutaj na Sylwestra. Prosiłem Boga, żeby właśnie podczas tego czasu w jakikolwiek sposób potwierdził mi to i wiecie, większość myśli i większość fragmentów, jakie miałem gdzieś już przygotowane, były powiedziane z tego miejsca lub ktoś po prostu powiedział mi osobiście. I dla mnie to było takie niesamowite potwierdzenie tego, czym się mam się tutaj podzielić. Tutaj też. Pierwsze było w Jarosławiu. Takie potwierdzenie i też zrozumiałem jeszcze bardziej ten temat, którym się chcę dzisiaj dzielić. Bo tematem, który taki sobie tak wybrałem, gdzieś go zrozumiałem, to był, że Pan Bóg jest z nami. I wiecie, to było takim świadectwem właśnie tego, że Pan Bóg jest z nami. I może otwórzmy sobie na początek Ewangelię według świętego Mateusza, 28 rozdział, sam koniec. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Wiecie, najbardziej właśnie dotknęły mnie te słowa, że oto ja jestem z wami. Ja wiem, że to nie jest nic nowego, że to nie jest odkrycie Ameryki. To nie są słowa, które nagle zmienią nasze myślenie, ale chciałbym tak zwrócić taką uwagę na to, czy jesteśmy tego świadomi. Tak naprawdę. Wiecie, takie pierwsze coś, co przyszło mi do głowy, to czy tak naprawdę jesteśmy świadomi tego, kim jest Bóg. Kiedy jak wielki jest ten Bóg, jak potężny. Kiedy można popatrzeć za okna, dać niesamowite góry. No teraz akurat ciemność, która też jest od Boga. Pan Bóg też stworzył noc. On wszystko tak niesamowicie stworzył. Wiecie, we wszystkim jest tyle fizyki. No, choćby to, że jest grawitacja i wiele innych, które teraz nie przychodzi mi do głowy. Albo to, jak człowieka stworzył. Wiecie, bierzemy powietrze, tlen, i to nagle się po całym organizmie rozsiewa, że tak to powiem, nieprofesjonalnie. Wiecie, ja tak zacząłem się właśnie nad tym wszystkim zastanawiać i zrozumiałem, że tak często jestem nieświadomy, że Bóg jest taki wielki, tak potężny, taki wszechmogący. I wiecie, i to zdanie, że Bóg jest z nami, nabiera o wiele innej wartości, kiedy jesteśmy świadomi tego, kim jest tak naprawdę Bóg. Bo kiedy to jest po prostu taki Bóg, o którym mówimy i taki Bóg, który ciągle jest w kościele i ciągle jest wszędzie i to słowo jest takie już powszednie, powszechne, czy jak to określić,
to jest całkiem inne zdanie, niż kiedy zrozumiemy, że Bóg, wszechmogący Bóg, wszechwiedzący, wszechobecny, który wszystko stworzył, nas wszystkich stworzył, wszystko, co tu jest tak doskonale w nas stworzone i całą tę ziemię, i każdy punkt, to, że każda nawet najmniejsza roślinka jest w jakiś doskonały sposób stworzona, że ona tak niesamowicie pobiera tą wodę, to wszystko jest od Niego. To wszystko jest przez Niego, to wszystko jest stworzone przez Niego. I to wszystko mnie tak niesamowicie dotyka. Ale wiecie, to są dwa fakty. Pierwszy fakt, czyli kim jest Bóg. Drugi, to, że jest z nami. Ale wiecie, w tym fragmencie jest jeszcze jedno coś zawarte. To jest powiedziane do ludzi, którzy nazywali się uczniami. I chciałbym się dzisiaj zapytać, ja dużo takich pytań będę dawać dzisiaj, czy jesteśmy uczniami? Czy bierzemy lekcje od naszego nauczyciela? Bo ta obietnica dotyczy ludzi, którzy obierą lekcje od nauczyciela, którzy są uczniami. I wiecie, jeżeli ktoś tutaj dzisiaj jest pośród nas i nie oddał nigdy mu swojego życia, nigdy go nie przyjął, to bardzo Cię chcę do tego zachęcić, bo to jest bardzo ważne w naszym życiu. To jest najważniejsze, abyśmy go przyjęli. I wiecie, to, co zmienia właśnie oblicze, to, co zmienia naszą perspektywę, nawet też w temacie tego, żeby mu oddać swoje życie, to jest to, kim jest Bóg. I znowu się powtórzę, jak On jest wszechmogący. To też zmienia właśnie w tym naszą perspektywę. I wiecie, chciałbym już przejść do takich może przykładów z tym związanych. I wiecie, zacznę od swojego własnego. Chyba najłatwiej tak zacząć. A w zasadzie mam nawet dwa, bo właśnie jeden z nich przed chwilą przyszedł mi do głowy, a w zasadzie przed chwilą, że tak powiem, że się wykonał. Ale zacznę od tego dawniejszego, wiecie. Kiedy przeżywałem na jesień właśnie ten temat w sumie już wtedy przeżywałem, to pewnego dnia szedłem do szkoły i idąc do szkoły, już wysiadłem z autobusu i już dochodziłem do rynku i w pewnym momencie zaczęło boleć mnie tutaj w okolicach serca. Młody jestem, więc raczej nie mam z tym problemów, ale jest to jakaś dolegliwość, coś się działo, nie wiem co, ale zaczęło coraz mocniej boleć. I zastanawiałem się, no idę do szkoły, trochę kiepsko, nie? I wiecie, jak już powiedziałem, przeżywałem akurat w tamtym momencie ten temat bardzo mocno. I pierwsze, co przyszło mi do głowy, to Pan Bóg jest ze mną. Pan Bóg jest po mojej stronie. I wiecie, zacząłem się modlić w tym momencie. Mówię, Boże, przecież idę do szkoły, jak będzie mnie tak boleć, to nie będę się mógł ani skupić na lekcjach. Nawet nie wiem, co to jest. I wiecie, nie musiałem się dłużej modlić. Od razu odeszło. Wiecie, mnie to tak rozpędziło w tym temacie, żeby to przeżywać, żeby dalej gdzieś iść w tym kierunku. Bo to takie kolejne świadectwo tego, że Bóg jest z nami. I ten Bóg naprawdę jest wszechmogący. Ale wiecie, później zacząłem się też zastanawiać trochę nad tym. Jak często jest tak w moim życiu osobiście, że kiedy pojawiają się jakieś problemy, doświadczenia, trudności, to szukamy innego wyjścia. Ja szukam innego wyjścia. To czasem po prostu internet wydaje się, powie mi coś lepszego. Bo internet tyle wie, nie? A może telefon do mamy? Też może być. I wiecie, zacząłem się właśnie nad tym zastanawiać. Jak często w moim życiu jest tak, że zamiast od razu z tym do Boga, bo przecież On jest ze mną, bo przecież On jest wszechmogący, to szukam gdziekolwiek indziej. Wiecie, to jest tak, jakby iść z takim świetnym, światowej klasy lekarzem za rękę i cały czas, jakiś z rodziny, jeszcze tak bardzo mnie lubi, że ciągle ze mną chodzi. I tak chodzić z nim i chodzić i wiecie, zaczyna boleć mnie serce
a ja szukam właśnie gdzieś indziej. To się wydaje takie śmieszne wręcz, że przecież jest lekarz obok mnie, który może załatwić tę sprawę, może mi pomóc w jakikolwiek sposób, a ja szukam gdzieś indziej. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. Wiecie, i będziemy dzisiaj trochę skakać po Biblii, więc na wstępie może otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 16 rozdział i bardzo znany fragment. Myślę, że jak powiem, o czym to jest, to już każdy będzie wiedział, o co chodzi. Bo chodzi tu o Pawła i Sylasa w więzieniu. I przeczytamy sobie taki bardzo krótki, trochę to nie będę czytać całej tej historii, tylko od 23 wersetu do 27. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich we wnętrznym lochu, a ich nogi zagłuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchowali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Wiecie, te trzy fakty, na które zwróciłem na początku uwagę, wiecie, kiedy zacząłem sobie tak rozważać ten fragment ogólnie cały, to wszystkie trzy znalazłem. Począwszy od tego, że Paweł był uczniem Jezusa. Myślę, że to jest niepodważalny fakt. A idąc dalej, wiecie, świadomość tego, kim jest Bóg w jego życiu. Wiecie, chwilę przed tym, w zasadzie za to, co go wrzucili do tego więzienia i dali mu wiele razów, to było, kiedy Paweł uwolnił od złego ducha jedną z dziewczyn, która im tam dokuczała, że tak można to powiedzieć. Wiecie, on musiał być świadomy tego, kim jest Bóg w jego życiu. Jak wielki on jest. Skoro na jego słowo Bóg uwolnił tę dziewczynę. I trzeci, czyli że świadomość tego, że Bóg jest z nami. Wiecie, i to już można bez problemu znaleźć w tym fragmencie. Kiedy Paweł i Sylas zaczęli się modlić i zaczęli uwielbiać Boga. Wiecie, oni nie wiedzieli, że o północy nagle się więzienie, że czasem to czytam i tak sobie myślę, no też bym uwielbiał Boga, jakby więzienie się teraz miało pootwierać, tylko że oni tego nie wiedzieli, w tym był problem. I kiedy tak sobie zacząłem zastanawiać też nad tym, co Bóg zrobił w moim życiu, wtedy właśnie na tym przykładzie, na tym świadectwie, to jedyne, czego w sumie oczekiwałem, kiedy się modliłem, to tego, żeby być taki świadomy tego, że Bóg jest ze mną. Oczywiście chciałem, żeby Pan Bóg mnie uwolnił, żeby ten ból poszedł, ale to też widzę właśnie w tym, dlaczego modlili się Paweł i Sylas. Wiecie, oni po prostu chcieli mieć tą taką świadomość tego, że Pan Bóg jest z nimi w tym momencie. Oni byli tego świadomi, ale to było takim owocem tego, że oni byli świadomi tego. Wiecie, miałem jeszcze powiedzieć ten świadectwo, które miałem powiedzieć wcześniej, to drugie, które się wykonało tutaj na nabożeństwie. Wiecie, przyszedłem tutaj tak zestresowany dzisiaj, że nie uwierzycie. A kiedy już tu stałem na uwielbieniu, to jak ktoś tam stał za mną, to może zauważył, że nogi mi się trząsły niesamowicie. I pomyślałem sobie, że będzie widać, jak tu wejdę. I wiecie, zacząłem się modlić do Boga, tak jak stałem z przodu, żeby to zabrał. I wiecie, zaczęła się następna piosenka, a już mogłem stać spokojnie. I jedyne, czym byłem zestresowany, to tym, że nie mam już stresu. I wiecie, taki jest Bóg. Chce działać. Chce w nas działać. Bo On jest wszechmogący. Naprawdę wszechmogący.
On naprawdę może wszystko. I kiedy tak naprawdę sobie to uświadomimy, ja wiem, że ja się powtarzam, tak naprawdę uświadomimy sobie to, że Pan Bóg jest z nami, to w naszych doświadczeniach, w naszych trudnościach możemy się uśmiechnąć. Możemy być pełni pokoju i pełni radości, a nie pełni strachu i narzekania, pełni obaw. I wiecie, drugi przykład może powie trochę inaczej, nie będzie taki super happy, jak były te wszystkie, bo teraz było tak, że wszystko było od razu. Ale wiecie, czasami jest tak, że trzeba być Bogu posłuszny w tym wszystkim. W naszym doświadczeniu, w naszych trudnościach. Nawet pomimo tego, że On jest z nami, czasem oczekuje od nas posłuszeństwa. I chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli pierwszą księgę Samuela, 8 rozdział. Historii pewnie żeby dać przykład o tym, co chcę teraz powiedzieć, pewnie jest o wiele więcej i pewnie są nawet bardziej by powiedziały to, co chcę powiedzieć, ale ta historia jest dla mnie szczególna, bo ja już przeczytałem kilka razy Biblię, a nie wiem, dlaczego nigdy jej nie zauważyłem. I wiecie, kiedy właśnie rozważałem sobie ten temat, gdzieś nagle natknąłem się na ten fragment i tak spasował mi, dlatego się nim dzielę, bo jest on mi teraz osobiście bardzo bliski, o, tak to powiem. I przeczytamy sobie od 1 do 9 wersetu. Gdy Samuel się zestarzał, sędziami Izraela ustanowił swoich synów. Starszy z nich miał na imię Joel, a młodszy Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Lecz nie postępowali tak jak ich ojciec, nie stronili od niegodziwego zysku, przyjmowali łapówki i naginali prawo. Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i przyszli do Samuela do Ramy. Ty zestarzałeś się, zaczęli, a tymczasem twoi synowie nie postępują już tak jak ty. Ustanów nam króla, niech on rozstrzyga nasze sprawy, podobnie jak to się dzieje u innych narodów. Samuelowi nie spodobała się ta prośba o króla, który rozstrzygałby ich sprawy. Modlił się więc do Pana, ale Pan powiedział: posłuchaj głosu ludu. Zrób, o co cię proszą, bo to nie tobą wzgardzili. Oni nie chcą już, abym ja był ich królem. Świadczy o tym całe dotychczasowe postępowanie od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu. Już wtedy porzucali mnie, aby służyć innym bogom. To samo dotyka dziś ciebie. Wiecie, bardziej może chciałbym się skupić na tym początku tego i wiecie, pojawił się problem. Samuel, który służył już, jak tu jest napisane wcześniej, przez wszystkie swoje lata. To było naprawdę dużo lat. Służył. I był sędzią Izraela. Ale zestarzał się i powołał swoich synów, tak jakby na tą służbę. No i wiecie, przychodzi lud i ma trochę z tym problem. I w zasadzie dobrze, że ma z tym problem. Fajnie, że to widzieli, że nie było tak, jak być powinno, że brali łapówki. Ale wiecie, zaczęli wołać o króla i to się Samuelowi w ogóle nie spodobało. Co tutaj czytamy? Że, no tak jak tutaj jest napisane w sumie, że nie spodobała się ta prośba o króla. Ale wiecie, co jest przykładem, niesamowitym przykładem? To, że pierwsze, co zrobił, to poszedł z tym do Boga. On był świadomy Bożej obecności w jego życiu, tym, że Bóg jest z nim. Był świadomy tego, że Bóg jest po jego stronie. I wiecie, mimo tego, że się mu to nie podobało, co oni chcieli, poszedł do Boga, zaczął się o to modlić. Wiecie, tu jest takie słowo, bynajmniej ja mam w swoim przekładzie, bo ja mam ten nowszy, ale. Wiecie, on poszedł się modlić, ale Pan Bóg chciał, no, ale Pan Bóg rozkazał mu zrobić inaczej. Powiedział mu, żeby zrobił to tak, jak chce lud. Czyli choć Samuelowi się to nie podobało,
to był mu posłuszny, to był posłuszny Bogu. I wiecie, to, o czym chcę dzisiaj właśnie teraz, na co chcę teraz zwrócić uwagę, to właśnie to, że czasem w naszych doświadczeniach, kiedy one przychodzą, to nie jest tak, że wszystko od razu pójdzie. Że będzie, po prostu poprosimy Boga o to, żeby nam w czymś pomógł i po prostu tak będzie w 100% i tak będzie wszystko super. Wiecie, w tym przypadku pewnie Samuel miał inne myśli i pewnie miał nadzieję, że Bóg to rozwiąże w inny sposób, skoro modlił się do Boga i nie podobało mu się to, więc pewnie podobał mu się inny pomysł. Ale wiecie, Pan Bóg czasem mówi coś innego, bo wie daleko więcej. Widzi daleko dalej. To może później. A więc w sumie podsumowując ten tak jakby pierwszy temat, że Pan Bóg jest z nami w doświadczeniach, czyli że Pan Bóg Wszechmogący jest z nami w doświadczeniach, jest z nami, to po pierwsze chciałem powiedzieć dzisiaj to, że pierwszą naszą myślą i pierwszym tym, co powinniśmy robić, co ja powinienem robić, jest to, aby od razu uciekać z tym do Boga. Aby od razu Mu to oddać. On od nas tego oczekuje. I to jest śmieszne, kiedy tego nie robimy. Tak jak z tym lekarzem, ten przykład. To jest śmieszne, kiedy idę z lekarzem i może brzydko to nazwałem, że śmieszne, ale trochę tak jest, że kiedy idę z tym lekarzem, to proszę o pomoc kogoś innego, kto może jest sklepikarzem i się na tym nie zna. A ja idę z lekarzem cały czas i nie poproszę go o pomoc odnośnie zdrowia. Wiecie, a więc przede wszystkim, co powinniśmy robić, to uciekać do Boga w naszych problemach, w naszych doświadczeniach. A druga taka moja myśl odnośnie tej historii właśnie z Samuelem, aby w tych problemach, w tych doświadczeniach być posłuszny Bogu. Nie tylko iść do Niego z tym problemem, a potem jak Bóg ma coś innego, to jednak pójdę do internetu, tylko być Mu posłuszny we wszystkim. Wiecie, i na podsumowanie tego pierwszego punktu przygotowałem sobie taką historię. Mam taką książkę, którą dostałem chyba kilka lat temu i tego dnia, którego ją dostałem, od razu ją zgubiłem. I po kilku latach znalazła się. I było to gdzieś w grudniu. Wiecie, jest to książka Bezgraniczne oddanie Chrystusowi i chciałbym przeczytać jedną historię, która bardzo, bardzo w temacie historia. I ona mnie tak poruszyła, że jak wcześniej czytałem codziennie po jednej historii, tak później jak przeczytałem tą historię, to czytałem chyba z tydzień tylko tą. Bo jest ona niesamowita i niesamowite świadectwo jednego człowieka, który był niesamowicie świadomy tego, że Pan Bóg jest z nim. I kim jest ten Bóg? Jest to historia o Paulusie. Więc przeczytam. Robiło się późno. Sowiecki oficer od wielu godzin bił i torturował Paulusa. Nie będziemy cię już więcej torturować, powiedział, uśmiechając się bezczelnie, gdy chrześcijanin spojrzał na niego. Poślemy cię za to na Syberię, gdzie śnieg nigdy nie topnieje. Jest to potworne miejsce, ty i twoja rodzina będziecie tam pasować jak ulał. Zamiast popaść w przygnębienie, Paulus uśmiechnął się i powiedział: cała ziemia należy do mojego ojca, kapitanie. Dokądkolwiek byście mnie posłali, będę na ziemi mojego ojca. Odbierzemy ci wszystko, co posiadasz. Kapitan spojrzał na niego surowo. Będzie wam potrzebna długa drabina, kapitanie, gdyż moje skarby są zgromadzone w niebie, odpowiedział Paulus z pięknym uśmiechem na ustach. Dostaniesz kulkę między oczy, krzyknął rozgniewany kapitan. Jeżeli odbierzecie mi życie w tym świecie, rozpocznie się moje prawdziwe życie. Pełne radości i piękna, odparł Paulus. Nie boję się, że zostanę zabity. Kapitan chwycił Paulusa za jego postrzepioną więzienną koszulę i wrzasnął mu prosto w twarz. Nie zabijemy cię. Będziemy cię trzymać samego w celi i nie pozwolimy nikomu cię odwiedzać. Nie zdołacie tego uczynić, kapitanie, powiedział Paulus,
wciąż uśmiechając się. Mam przyjaciela, który potrafi przechodzić przez zamknięte drzwi i żelazne kraty. Nikt nie zdoła mnie oddzielić od miłości Chrystusa. Czy dla mnie to jest niesamowita historia. A jeszcze bardziej niesamowita jest dlatego, że ona jest prawdziwa. Wiecie, to jest niesamowite świadectwo takiego człowieka. Wiecie, który chyba w najgorszych chwilach swojego życia potrafił się uśmiechnąć. I wiem, że to było tylko dzięki temu, że był świadomy, kim jest Bóg i że On jest z Nim. I wiecie, chciałbym przejść teraz do takiego drugiego punktu, jakiego sobie narzuciłem. Gdzieś przeżywałem też w swoim sercu. Jest on dla mnie o wiele trudniejszy do wytłumaczenia, więc proszę o wyrozumiałość, jeżeli coś pokręcę. Wiecie, zanim zacznę ten temat, to chcę dać taki przykład, który będzie takim wprowadzeniem tego tematu. Bardziej łatwiej będzie mi go wytłumaczyć. Wiecie, on jest trochę śmieszny, bo kiedyś zobaczyłem go na internecie. To się chyba nazywa GIF teraz. G-I-F. I polegał on na tym, że to było takie oczywiście tam 3-sekundowe, ale to muszę jakoś tak bardziej wytłumaczyć. Polegało to na tym, że było dziecko w swoim pokoju i był ojciec, który wchodził do tego pokoju. I wiecie, ten ojciec miał gdzieś schowaną Nutellę. A to dziecko chyba wiedziało gdzie, bo Nutelli już na miejscu nie było. I wiecie, kiedy ojciec wchodzi do tego pokoju, widzi, bo to dziecko tam dojadło, wszystko trochę wybrudzone od tej Nutelli. Tu buzia też dookoła od Nutelli. I wiecie, i teraz zaczyna się ten jakby filmik, czy jak to nazwać. Wiecie, wchodzi ojciec i pyta: dziecko, nie wiesz, gdzie jest Nutella? A dziecko na to: nie. Nie wiem, gdzie jest Nutella. I wiecie, to jest taka śmieszna historia, ale historia to jest jakiś taki bardziej śmieszny wizualizacja. Ale wiecie, mi to dużo pokazało. Trochę też mojego życia. Wiecie, bo to, co chcę teraz powiedzieć, to jest tak jakby trochę od drugiej strony. Zagrożenie tego, kiedy nie jesteśmy świadomi, kim jest Bóg i kiedy nie jesteśmy świadomi, że On jest z nami, kiedy gdzieś powoli zatracamy tą świadomość w naszym życiu chrześcijańskim. I ta historia miała trochę zobrazować to, że czasami byłem takim dzieckiem i może zacznę od takiego świadectwa, no to można powiedzieć, że świadectwo, takiego momentu w moim życiu, kiedy byłem już po nawróceniu i byłem bardzo gorący w tamtym momencie i miałem kuzyna, z którym dużo spędzałem czasu. Kuzyn niestety nie był nawrócony w tamtym momencie i pomyślałem sobie, będę z nim spędzał czas, to może uda mi się go nawrócić, zewangelizować. I chodziłem do niego, a mój kuzyn dużo grał na komputerze w jakieś gry i zacząłem chodzić i przyglądać się, jak grał. Na początku byłem taki gorący i zacząłem z nim rozmawiać na temat Boga, ale kiedy zaczął mnie gasić na każdym kroku, to stwierdziłem, że nie ma sensu. Wiecie, doszło już do tego, że mój kuzyn cały czas grał i to już trwało kilka lat. Grał i grał i grał. A ja patrzyłem i patrzyłem i patrzyłem, jak on gra. I nie potrafiłem się od tego uwolnić. Dziwne było to moje uzależnienie, że tak powiem. Ale byłem uzależniony po prostu od patrzenia, jak mój kuzyn gra na komputerze. Przeżywałem tak samo tą grę, jak on, choć nie grałem. A jak to często bywa, grzech rodzi grzech. Przy tym wszystkim uzależniliśmy się od dużej ilości chipsów i coli. I to bardzo dużej. I tak to trwało przez bardzo długi okres w moim życiu. I był taki właśnie, co wieczór było taki moment w moim życiu,
że przychodziłem do pokoju i zacząłem się modlić zawsze do Boga, bo byłem przyzwyczajony. Wiedziałem, że trzeba się modlić. I wiecie, tak kłamałem Bogu. Wiecie, mówiłem Bogu, że mi się to w ogóle nie podoba, że mi to w ogóle nawet nie smakuje, że ja już tego nie chcę. A wiecie, prawda była taka, że jak skończyłem modlitwę, to pisałem już na Messengerze do kuzyna, czy jutro znowu jakieś wagarki. I to mi pokazało moją obłudę, kiedy się później, długo, długo później nawróciłem. Tak naprawdę się nawróciłem. To zrozumiałem, co właśnie było takim błędem, co mnie skierowało na tą złą drogę. Wiecie, zaczęło się wszystko od tego, że brakowało świadomości tego, kim jest Bóg. I że On był jeszcze ze mną, kiedy jeszcze byłem z Bogiem. Wiecie, zaczęło brakować tej świadomości tego, że On po prostu jest ze mną. I wiecie, takim znakiem tego, że tak było, to właśnie była ta modlitwa, którą później jak nawróciłem, było mi bardzo wstyd za to. Bardzo długo za to pokutowałem Bogu. Że potrafiłem, wiecie, tu po prostu widać to na pierwszy rzut oka, że po prostu, że zostaję jak z tym dzieckiem. Że mówię Bogu, że wcale tego nie chcę, a tak było. I Bóg dobrze przecież o tym wiedział. Bo przecież na początku powiedzieliśmy sobie, że Bóg jest wszechmogący. Wszechwidzący, wszechsłyszący. On wie, zna moje myśli. Znał wtedy. I może idąc dalej, spróbuję to bardziej lepiej zobrazować na takim przykładzie Biblii, z Biblii. Otwórzmy sobie znowu Księgę Samuela, tylko kawałek dalej. Będzie to 15 rozdział. Tutaj było o powołaniu Saula, a tutaj już mamy Saula jako króla. I wiecie, taka historia, która ja osobiście też właśnie bardzo mocno przeżywałem, kiedy oddawałem Bogu swoje życie, kiedy podjąłem tak naprawdę w swoim życiu tą decyzję, to właśnie wtedy bardzo mocno przeżywałem tę historię. I wiecie, na początku widzimy w tej historii, w pierwszych trzech wersetach, które sobie przeczytamy, potem Samuel powiedział do Saula: Pan posłał mnie, abym namaścił cię na króla nad jego ludem Izraelem. Posłuchaj zatem tych słów Pana. Tak mówi Pan zastępów. Postanowiłem zająć się tym, jak Amalekici postąpili z Izraelem, gdy Izrael wychodził z Egiptu. Stanęli mu wówczas na przeszkodzie. Wyrusz więc teraz i pobij Amalekitów. Wytęp ich jako obłożonych klątwą. Ich samych i wszystko, co do nich należy. Nie oszczędzaj ich, lecz zadaj im śmierć. Śmierć wszystkim, od mężczyzny do kobiety, od dziecka do niemowlęcia, od bydlęcia do owcy, od wielbłąda do osła. Wiecie, na początku historia zaczyna się tak, że Pan Bóg przez proroka Samuela daje zadanie Saulowi, aby pobić wszystko. Co do jednej osoby, zwierzęcia. Taka była wola Boga. I wiecie, i Saul wszystko pobił. Wszystko szło super. Był bardzo posłuszny Bożemu Słowu. I już wydawało się, że sprawa jest zakończona, że już jest po wszystkim. I nagle czytamy w 9 wersecie. Saul zatem wraz ze swoim wojskiem oszczędził Agaga oraz najlepsze owce i bydło, młode, tuczne zwierzęta i barany. Tego wszystkiego, co było dobre, nie chcieli potraktować jak obłożonego klątwą. Potraktowali tak tylko to, co liche i bez większej wartości. Wszystko szło tak świetnie i nagle czegoś zabrakło. Takiego jakby posłuszeństwa do końca. Stwierdził, że fajne jest to bydło, jest tuczne, jest zdrowe. Liche tam potraktował tak, jak miało być, ale czemu sobie w sumie nie zachować tego? Wiecie, i grzech zawsze tak przychodzi, tak? No bo czemu nie?
No bo w sumie po co? W moim życiu też tak przyszło w tej historii. No bo w sumie czemu nie mogę sobie patrzeć, jak mój kuzyn gra na komputerze? Wiecie, grzech zawsze tak przychodzi. Diabeł zawsze tak przychodzi do naszego serca i mówi nam takie kłamstwa. I wiecie, Saul niestety postąpił tak, jak postąpił. Zabrakło takiej świadomości tego, że Bóg to widzi. To potem przeczytamy, co właśnie dalej. Wiecie, on później brnął aż do końca w swoich kłamstwach. Choć nawet, jak tutaj pisze w wersecie 16, wtedy Samuel przerwał Samuelowi: przestań, oznajmię ci, co Pan wyjawił mi tej nocy. A on na to: powiedz. Śmiało. Wiecie, wiedział, co zrobił wcześniej. Wiedział, że nie posłuchał do końca Słowa Bożego, tego, co Bóg chciał od niego. I mimo wszystko był taki odwagi, żeby powiedzieć: śmiało, powiedz. A przecież Samuel doskonale, no, wyraźnie powiedział mu, że wyjawię ci to, co Pan mi powiedział. I mimo wszystko on tego nie zrozumiał. Wiecie, co dalej pisze? Samuel rozpoczął: choć ty we własnych oczach wydawałeś się w sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion Izraela. Pan namaścił cię na swego króla. Pan też wysłał cię w drogę z takim poleceniem: idź i potraktuj tych grzeszników Amalekitów jak obłożonych klątwą. Walcz, aż ich wytępisz. Więc dlaczego nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i dopuściłeś się tego, co w oczach Pana jest niegodziwością? Lecz Saul odpowiedział: przecież posłuchałem głosu Pana. Wyruszyłem, dokąd posłał mnie Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a ich potraktowałem jak obłożonych klątwą. Lud natomiast wziął z łupu obłożonego klątwą na najlepsze owce i bydło, aby je ofiarować w Gilgal Panu Twojemu Bogu. Wiecie, już nie czytałem dalej tej historii, ale on cały czas brnął w tym. Cały czas mówił, że... Wiecie, tu wcześniej jeszcze mówi, przychodzi Samuel, to tu wcześniej pisze i mówi: a co to tam za owce? Wiecie, Samuel: a, te owce. A to tam tego, no. Nie wiesz. Wiecie, wszystko zaczyna się najczęściej od tego, że brakuje nam takiej bojaźni Bożej. Tego, że brakuje nam świadomości tego, kim jest Bóg. Tak samo było w tej historii. Zabrakło takiej, powtórzę się, świadomości, że Bóg jest z nim. I że Bóg to widzi. Że Bóg widział to, co on zrobił. I mimo wszystko, kiedy nawet już Samuel powiedział, że Bóg mi to wyjawił, co to się stało, to on dalej brnął w tym. To już szło i szło coraz dalej. To było tak, dokładnie tak samo jak z tą Nutellą. To dziecko mówiło, że nie wie. Nie widzi. Znaczy, no, nie wie. Nie wie, co się stało z tą Nutellą. Ale wiecie, ten ojciec widział przecież. I to dziecko może było tego nieświadome. I właśnie dlatego powiedział, że nie wie. Myślało, że uda się jakoś oszukać. Wiecie, Saul też nie był świadomy. Choć wiedział na pewno. Przecież on dobrze wiedział, że Pan Bóg jest z nami. Przecież my wszyscy dzisiaj wiemy o tym, że Pan Bóg jest z nami. I taką już ostatnią historię, jaką sobie wyznaczyłem, też popularna z Dziejów Apostolskich, o Ananiaszu i Safirze z 5 rozdziału. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swojej żony, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan
napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę. Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzić pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się martwym i owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego ojca, zbliżają się do drzwi, ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Wiecie, właśnie tak sobie pomyślałem na temat tego. Wiecie, oni musieli być w Kościele, no bo przecież byli związani z tą społecznością. Oni musieli być wierzący. Oni musieli być świadomi tego, że Bóg jest z nimi. Tylko gdzieś w pewnym momencie to się zgubiło. Gdzieś w pewnym momencie to się zatraciło w ich życiu. Kiedy właśnie patrzę na tą historię, tak sobie myślę, że to takie moje wyobraźnie tego wszystkiego, że Ananiasz sprzedał i tak sobie po prostu pomyślał, że w sumie co w tym złego, że wezmę sobie troszkę, a resztę oddam i powiem, że to za tyle sprzedałem. I wiecie, kiedy myślę o tej historii, o tym, co zrobili, to właśnie zaczęło się od tego, że nie wiem, czy nie powtarzam, ale od tego, że zabrakło świadomości, tego, że Pan Bóg to widzi. Że Wszechmogący Pan Bóg to widzi, że Wszechmogący Pan Bóg jest z nimi. To, co chciałem powiedzieć przez ten jakby drugi podpunkt, że tak to nazwę. Nie wiem, czy udało mi się to dobrze wytłumaczyć, ale postaram się jakoś to jeszcze podsumować. Często w naszym życiu jest tak, że przez taki brak świadomości w życiu popełniamy błędy. Tak jak ja właśnie to wtedy zrobiłem, jak już mówiłem w tej historii. Byłem przecież gorący, byłem bardzo wierzący, że tak to mogę powiedzieć. Ale zabrakło w pewnym momencie takiej świadomości tego, że Pan Bóg jest ze mną, że Pan Bóg to widzi. Wiecie, mówię tu dzisiaj dużo o świadomości. Dużo mówię o tym, że Pan Bóg jest z nami i żebyśmy byli tego świadomi. Ale wiecie, zacząłem się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby być świadomy w swoim życiu. Co zrobić, aby być świadomy tego w tych sytuacjach, kiedy przychodzi pokusa. Co zrobić, żeby być świadomy tego w doświadczeniach. I wiecie, napisałem sobie takie trzy punkty. Pierwszy z nich, który przyszedł mi do głowy po tym, jak przeczytałem historię od Samuelu, to, że trzeba mieć społeczność z Bogiem. Nieustanną społeczność z Bogiem. Wiecie, on jako prorok na pewno miał dobrą społeczność z Bogiem. On z nim rozmawiał. To jest taki fundament tego, aby być tego świadomy, aby czytać Słowo Boże i aby mieć z Nim społeczność na co dzień. To daje nam takiej świadomości tego, kim tak naprawdę jest Bóg, to raz. I tej świadomości, tej obietnicy, że On jest z nami
cały czas jest po naszej stronie, kiedy przychodzą trudne momenty. Drugim taką rzeczą, którą zauważyłem, to jest to, co się dzieje w naszym życiu, że Bóg działa w nas. Tak jak w moim życiu, poprzez te dwa świadectwa choćby, które dzisiaj powiedziałem odnośnie tego bólu serca i choćby tego, że tutaj się dzisiaj stresowałem tak bardzo, to przez świadectwa Pan Bóg, przez to, co Bóg czyni w naszym życiu, to nas tak jakby ugruntowywuje, też taką naszą podstawą tego, że jesteśmy tego świadomi, że Bóg faktycznie działa w naszym życiu. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak mam, że kiedy chociażby przypomnę sobie, co Bóg dla mnie zrobił, że umarł za mnie na krzyżu. I wiele innych rzeczy, które zrobił dla mnie i które czułem, widziałem, pokazują mi, jak wielki jest Bóg i że ze mną jest. I trzecią taką rzeczą, którą też zauważyłem, to jak bardzo ważne są świadectwa takie w Kościele, które powinniśmy mówić. Często jest tak, że coś Pan Bóg zrobi w naszym życiu. Jesteśmy Mu za to wdzięczni, ale nie mówimy tego przed zborem, albo przed młodzieżówką, albo przed swoją grupką. Wiecie, a to jest takie ważne. To jest takie ważne, żeby mówić te świadectwa. To jest właśnie coś, co pokazuje nam, jaki wielki jest Bóg. Być może ktoś siedzi właśnie w ławce i gdzieś traci tą świadomość. I być może ktoś wyjdzie i powie świadectwo, że Bóg w jego życiu jest, że Bóg w życiu tak niesamowicie zadziałał, że On jest niesamowity. Bo zrobił to, bo zrobił to. Nawet najdrobniejsza rzecz. I wiecie, i być może ten ktoś, kto siedzi w tej ławce, na nowo to go ogarnie, na nowo to zrozumie. Dlatego tak pomyślałem sobie, że jak ważne są świadectwa, które mówimy przed zborem, aby je mówić. I może tak na podsumowanie tego, co dzisiaj starałem się przekazać, co gdzieś Bóg wlał w moje serce, chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy byli świadomi tego, że Pan Bóg jest z nami. W naszych problemach, w naszych doświadczeniach. Abyśmy Mu byli posłuszni. I abyśmy dążyli do tego, by być świadomi codziennie. Być świadomi tego, że Pan Jezus jest z nami. Bo to jest bardzo ważne. Myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo.